Dzień dobry, więc po całym dniu pracy tak sobie drzeweczko wygląda. Jest. No, usiane bursztynem. Tylko że moją ideą przy robieniu tego drzewka było pokazanie jak gdyby przemijania. I to zostało bardzo fajnie uchwycone. A właściwie to zrobiłem taką, można powiedzieć, ja sobie to nazwałem tak roboczo geneza bursztynu, nie? Że on sobie po prostu skapuje z tego drzewa. Tutaj te krople mają złoty kolor. No, bawię się w modelarstwo, więc sobie dobrałem akurat taki bardzo fajny kolorek, pasujący do tego pierwszego etapu tworzenia bursztynu. Chociaż to jest dosyć omyłkowe stwierdzenie, ponieważ bursztyn to inaczej powstawał, bardziej jak kopalina, bardziej jak właśnie węgiel kamienny, ale przez to, że właśnie tutaj jest, no pokaż się, jest właśnie, o jak ładnie, jest właśnie tak, no podrysowane tym żółtym, złotym kolorkiem oraz podrasowane są też korzenie. Mają taki bardzo fajny żółty blask, delikatny. To wszystko wyszło w miarę ok. To drzewko mnie nauczyło kilku rzeczy. Przede wszystkim pokory. Strasznie dużo czasu nad nim spędziłem. No, cały dzień. Dzisiaj po pracy. Ręce poklejone oczywiście, bo kilka rodzajów klejów musiałem no sobie zobaczyć. I pewnie jakąś wyślę, zobaczymy. Drzewko wygląda bardzo ok. Taka geneza właśnie, skapywanie bursztynu. Ja sobie skapuję tutaj. Jest wiele fajnych kamyczków. Są różne inkluzje, nie inkluzje. Bardzo fajnie to wyszło. A ten kamyczek z takiej mojej trasy właśnie z Zabrza do Rudy Śląskiej. Sobie go znalazłem, ale myślę, że następne kamyczki będą już z nadmorza. Ale ten też ma dla mnie takie znaczenie sentymentalne, wypolerowany pastą polerską. No oczywiście wcześniej umyty i wygląda bardzo fajnie. Kamyczki też są takie. Tutaj widać jakieś inkluzje, nie inkluzje. Super, wygląda fajnie. No i drzewka jest to takie. Łącznie z kamyczkiem. Przede wszystkim. A i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądało ono w ultrafiolecie. Ale dajcie mi chwilkę. No, chodź tu lampka. Dobra. Lampkę może ustawię z tej strony. No. Czekajcie. Bo mi się kabel skończył po prostu, nie? Wcale nie taka długa, dobra. Wracamy. No i ono wyglądało tak. To wygląda subcio. I dużo bursztynu jest, naprawdę jest. Nie, zobaczcie, jak teraz te skały tutaj tak samo. Jest sobie taka technika modelarska zwana dry brushem. I ja tą skałę też omiotłem po to, by wydobyć wszystkie, no całą tą strukturkę. I ona właśnie wygląda, to znaczy skała i w ogóle całość wygląda tak, jakby, no jakby płakało.
to drzewo bursztynem. Widzicie, takie niby geneza, niby wszystko, a płacze. Aż mi z wrażenia spadł ten. Dobra, ale jeszcze to nie wszystko, ponieważ ja wyłączę światło i zaraz zobaczymy pod tym, pod ultrafioletem, jak będzie wyglądało, bo to jest cały gwóźdź programu. Ja też osobie, która będzie chciała sobie wziąć to drzewko i w ogóle, znaczy, bo no to w ogóle jest moim pierwszym drzewkiem, nie? Ale wygląda naprawdę soczyście. Ja chciałbym wysłać tej osobie też latarkę ultrafioletową, nie? Tą, którą mam. Po to, by ona mogła sobie siedzieć w ciemnościach, zapalić to światełko. O, tu jest. I podziwiać sobie. Podziwiać sobie to wspaniałe drzewko. Tylko właśnie. O. I ono ma taki bardzo fajny kolorek. I wygląda po prostu jak z baśni. Mogłoby jednak tak troszeczkę. O, teraz super. Ono wygląda jak z baśni dosłownie. Tak, ludzie je zobaczą, to po prostu aż oniemielą. Nie, tak. Wygląda przecudnie. Naprawdę przecudnie. Mimo że ma strasznie mało tych, jak to się mówi, liści, nie? Tylko że w trochę większych drzewkach wezmę troszeczkę, no, większy drut srebrny zastosuję. A tak to wygląda cudownie. Na fioletowo się świeci ten kamyk i to jest taki fiolet typowo. Typowo taki fiolet, no jak z Pegasusa. No i plus jeszcze na żółto kamyczki. To po prostu można siedzieć i się gapić na to. Tak więc zapraszam do kontaktu, nie? I preferuję ten. Ja preferuję to zawieźć komuś, nie? Tak, żeby po prostu powiedzieć, pokazać. Fajnie, fajnie. Bardzo super. Naprawdę jestem zadowolony. Bałem się, jak to po raz pierwszy robiłem. Wiele rzeczy mi się nie udawało, ale no, udało się wszystkie przeciwności losu pokonać. I naprawdę wyszło fajnie. To jest jeszcze taka jakby łezka, nie? O tu. Po prostu drzewo. Żywica skapuje i się tworzy bursztynek. O, tak może będzie fajnie. Nie, taki bardzo fajny. O, to. Taki właśnie fiolet. Plus do tego, no taki fiolet. Plus do tego żółte kamyczki. Naprawdę widok jest przecudny. I to taka fajna miniaturka. No, plus jeszcze te bursztynki, zobaczcie. Czyż to aż słodycz. Dajcie mi przenieść. O, w tą stronę. Nie, patrzcie. Ja sobie drzewko. Tylko że ja trzeba oświetlać z odpowiedniej strony, żeby uchwycić ten kolorek. No i fioletowa skała. I pod nią bursztynki. Jest ich sporo, ponad setka. Mogłyby być większe, nie? Tylko że po prostu z tej drobnicy zrobiłem. No ale też już wiem, jak. No w sumie ona była najcięższa, ta drobnica. I już teraz wiem, jak to zrobić wszystko, żeby było jeszcze lepiej. Ale ten na start wyszedł świetnie. I przydała się wiedza modelarska, naprawdę. Tak więc. Spoko loko. Dobra, ludzie, trzymajcie się i do zobaczyska. Na razie, cześć.